Ale poszedł. Nie widzę jej? To też nie widzę. Ale klimat. Jest. Dogona go. Boże, nie zmieści się. Iż krzyczy, że chce lądować? Boże, nie. Łap go za łeb. Ale dobrze jest spięty. Jest. 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 Jest! No maleńka jeszcze raz. Położy się zaraz. Widzisz ją dobrze teraz? No. Jezu, w tym momencie już mało nie popuściłem, kurde. Jest cudny, nie? No. Nie wyciągaj go z wody. Nie wyciągaj go. Jest cudny, nie? No. Nie wyciągaj go z wody. Nie wyciągaj go. Jest cudny. Ole piękny kaban. Boże, jaka ryba. Cudo. Ryba życia. Cudo. Dokładnie. I mówiłem, podbieram. Mówiłem specjalnie. Zobacz. 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 No i wtedy położymy sobie ją na aparat. I to na tym proces karła praktycznie się kończy. Płynie. Artur, za te wszystkie lata twoje, twojej pracy. Jest, 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 jaka kolumbryna. O ja. O ja, bomba. To jest to! Jest samica łososia w naturalnych warunkach, w mieście, co prawda, trzęsie na naszych oczach. Na naszych oczach. Muszę... I na oczach drona. No, który chce wylądować właśnie w słupi. Niech, więc... Ale niech wyląduje nad brzegiem słupi. Więc trzeba go sprowadzić, bo on już ma awaryjne lądowanie, wiesz? No ale jest. No, ale nagrał dobry materiał. Bardzo dobry materiał. Centrum miasta prawie. Dla was. Chcielibyśmy mieć swoje takie statko łososi, którymi rodzicami są 100% dzikie ryby, które złowiliśmy w słupie. Masz króla. Witam was serdecznie na kanale Ratuj Ryby. Serdecznie z tego miejsca od razu pozdrawiam patronów wspierających ten kanał, dzięki którym poważnie mogłem tu przyjechać nakręcić film o niezwykłej rybie. Mowa o łososiu. O królu wód, o królu potoków, o królu rzek, w jakiś tam sposób o królu mórz, bo jest to ryba dwuśrodowiskowa. Salmo sarar będzie dzisiaj tematem. Nie udałem się do Kanady, żeby nakręcić film o łososiach. Udałem się nad polskie rzeki, w okolice Słupska na zaproszenie ichtiologa, pasjonata niesamowitego tych ryb, Wojtka Sobiegraja. Kilka może takich informacji najważniejszych. Salmo sarar, słuchajcie, ryba dwuśrodowiskowa. Potężny, niezwykły organizm podróżujący dziesiątki, setki, a nawet tysiące kilometrów. Niezwykłe zmysły, które raz zapamiętują zapach rzeki, w której się urodziła, wracają do tych rzek na tarło po spłynięciu do morza i osiągnięciu tam dojrzałości płciowej. Pacyficzne łososie
odbywają tarło raz w życiu. W naszych rzekach jest szansa, że mogą te ryby powrócić na kolejne tarło. Żeby było jeszcze ciekawiej, są tutaj właśnie dzikie łososie, które się trą, co możecie zobaczyć w tym materiale w naszej rzece. Niesłychana ryba, wartość niesamowita, jeżeli chodzi o jej mięso. Królewska ryba, niezwykła ilość kwasów nienasyconych, omega 3, omega 6. Nie będę mówił o wszystkich witaminach, mikroelementach. Uczę tego dzieci w szkole. Są badania, które potwierdzają, że łosoś ma niezwykłą zdolność zapamiętywania pola magnetycznego do rzeki, której wchodzi, a potem kieruje się węchem. Chciałbym, żeby kilka słów powiedział tutaj ze mną będący. Zapraszam cię serdecznie, Wojtku. Przedstaw się może widzom. Witam serdecznie, Wojtek Sobiegra, ichtiolog Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku. Zanim zaczniesz cokolwiek, Wojtek, mówić o tej cudownej rybie, chciałbym cię zapytać, od jakiego czasu się zajmujesz rybami, co tu robisz, jak wyglądała twoja przeszłość, że znajdujemy się nad twoją jedną z najbardziej ukochanych rzek i nad którą chcesz powiedzieć o tej rybie. Znaczy tak, no droga gadaj, była... Gadaj. Droga była długa, ale postaram się ją skrócić. No, zacząłem wędkować kiedyś dawno temu z moim tatą, świętej pamięci, i z moim kuzynem, jego wcześniakiem. Oczywiście zgłupiałem na punkcie ryb. Nic mnie nie interesowało, jak zacząłem się interesować tymi rybami. Przeczytałem wszystkie książki taty, które miał ich sporo, wędkarskie, stare, takie z pożółkłymi kartkami. Później się dowiedziałem, że jest takie coś jak Technikum Rybacka Śródlądowego, do którego poszedłem bez namysłu do internatu. No jedynym kierunkiem studiów, jaki był dla mnie, no to było rybactwo na UWM-ie w Olsztynie, więc taka była moja droga pokrótce. Ale najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że powróciłem do miasta, w którym się wychowałem. Mieszkam w Słupsku od urodzenia i zawsze fascynowałem się trociami, łososiami. No powiedzmy sobie szczerze, ten łosoś zawsze gdzieś przy tych trociach to był taki jakby super dodatek, prawda? I pamiętam taką sytuację, znaczy nie jedną sytuację, kiedy jesienią te trocie pływały w ogromnych ilościach do Słupska. I ja stałem nad przy jazie w Słupsku, na którym dzisiaj byliśmy, pod którym trą się w tym momencie łososie. I tak patrzyłem, jak te PZW odławia te tarlaki, sobie pomyślałem, o Boże, jak ja bym tam chociaż chciał raz być, żeby oni mnie tam wpuścili, pokazali te ryby z bliska. Dotknąć. Nie zdawałem sobie sprawy, że za jakieś 15 lat będę odpowiedzialny za to miejsce, prawda? Także taka moja historia. Nie wiedziałem wtedy, że jest ktoś taki jak ichtiolog, że to można tak pracować jako ichtiolog. Także naprawdę się fajnie w tym wszystkim spełniam. Oczywiście ten zawód ma też wiele innych takich... może nie złych cech, ale stwarza dużo problemów i stresu, ale nie zamieniłbym tego za żadną inną pracę. No powiedz, głównie stres jest spowodowany tym, że mamy do czynienia z żywym organizmem i tutaj każda godzina ma niezwykłe znaczenie. Tak, to z jednej strony jest fascynujące, a z drugiej strony jest mega męczące, ponieważ ryby no, nie wybaczają żadnych błędów, jest zawsze tu i teraz, a jeżeli czegoś się nie zrobi tu i teraz, nie złowi się ryby, nie pobierze się ikry, nie załatwi się mlecza, to zawsze mówię, no to szansa jest następna, ale dopiero za rok. Dokładnie. Także jak przechodzi ten okres takiej ciężkiej pracy, no to dzięki mojej małżonce, którą pozdrawiamy, i jej cierpliwości, mogę się w 100% poświęcić tym rybom. Dzięki za to i robię to, co robię. Wracając do łososi. Powiedzmy sobie szczerze, no, dla mnie najbardziej fascynująca ryba ze wszystkich ryb w Polsce, może i nie tylko. Niestety w Polsce musimy sobie zdać sprawę, i słupia też nie jest taką rzeką, my nie mamy rzek łososiowych, takich dostępnych rzek łososiowych. Te rzeki, w których ten łosoś występuje w niewielkiej ilości, to są rzeki trociowe. Tak samo w samej zlewni Bałtyku. W zlewni Bałtyku jest około 60 populacji łososi, w 60 rzekach normalnie występuje populacja, z czego 27 to są populacje całkowicie dzikie, tak? Głównie w Zatoce Botnickiej. Więc te łososie, które pływają w Bałtyku, to pochodzą tak naprawdę głównie ze szwedzkich i fińskich rzek. I to... Czyli rybacy, wędkarze, jeżeli łowią bliżej naszego nabrzeża Bałtyku,
łowią tak naprawdę ryby, które pochodzą stamtąd. Tak, łososie przebywają, ryby. Tak, wielkie ryby, wspaniałe ryby. Po spłynięciu do morza przemierzają bardzo, bardzo wiele kilometrów. To jest ich cecha charakterystyczna, tak, w poszukiwaniu pokarmu. No i bardzo często przypływają na żerowiska południowego Bałtyku, gdzie nasi wędkarze czy nasi rybacy je łowią. I oczywiście nie dziwię się wcale Szwedom, że no są z tego powodu jakby niezadowoleni. Wracając do naszych łososi tutaj w słupi, no tak powiedzmy w słupi. Właśnie, bo cieszymy się, że to jest tyle troci. Tak. Sam już wiesz z swojego doświadczenia, ile ty tutaj tysięcy ryb widziałeś, ile setek tysięcy, nie wiem czy milionów nie wytarłeś, żeby tak, nie wpuściłem już, tak. Już to już w milionach liczymy. Tą rzekę. I troć... Ale dlaczego nie jest to rzeka łososiowa, skoro wędkarz by mógł pomyśleć, albo osoba, która kojarzy również troć z łososiem, to dlaczego nie jest to rzeka, czy nasze warunki jednak nie do końca odpowiadają, żeby dorównał łosoś troci wędrownej u nas w Polsce? Na pierwszy rzut oka wędkarzom, i nie tylko wędkarzom, wydaje się, że nie ma praktycznie różnicy między tymi rybami, może tym, że łososie są większe. Jednak w rzeczywistości to są ryby różne od siebie. I często jest bardzo mylone ze sobą, jeżeli tak, chodzi no, o wielu wędkarzy w ogóle nawet ich nie rozpoznaje, co tam dla mnie jest trochę dziwne, bo w dobie internetu możemy obejrzeć setki zdjęć łososi i troci i tak się tym opatrzeć, że bez problemu będziemy rozróżniać te ryby. Natomiast trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. Troć jest gatunkiem bardziej elastycznym. Troć potrzebuje do tarła mniejszego substratu. Nawet w takich miejscach, w których tutaj jest troć się wyciera. W dużo mniejszych. Pokażę ci jeszcze mniejsze dopływy. Ale dosłownie jest to miejsce, tak, w którym troć się wyciera. Myśleliśmy, że tutaj też spotkamy ją. Natomiast już wiecie, te osoby, które oglądały film dotyczący troci, że w tym dokładnie czasie, w którym tutaj jesteśmy, 9 listopada, niestety tarło naturalne nie jest jeszcze takie skuteczne. Ikra jest niedojrzała ze względu na temperaturę. Normalnie byśmy je tu widzieli. Ale okej, troć na bok. Tak. Ważna informacja, troć to Sarmo trutta morfa trutta. Tak. Pstrąg potokowy to Sarmo trutta morfa fario. Tak, to troć jest tak naprawdę pstrągiem potokowym. To jest ten sam gatunek, tylko forma wędrowna. Łosoś jest zupełnie innym gatunkiem. I teraz, dlaczego ten łosoś nie występuje? Tak jak powiedziałem, to nie są rzeki łososiowe. Rzeki łososiowe pewnie widziałeś nieraz. To są duże rzeki o bardzo dużym spadku terenu, szerokie, płytkie rzeki. Dlaczego? Ponieważ takie usytuowanie, płynąca szybko woda przy dużym spadku, wymywa substrat z dna. Czyli co tam pozostaje? Pozostają duże otoczaki, pozostaje gruby żwir i to jest miejsce, w którym łosoś składa ikrę i ta ikra ma szansę na to, żeby się wyinkubować i coś z tego było. Nie zamula się, tak, nie ma piachu, tak, nie ma takiego, nazwijmy to, pyłu jakiegoś dennego i tak dalej. I takie rzeki u nas występują gdzie? W górach. To jest jakiś Dunajec, Raba, prawda? To są rzeki łososiowe, no ale z wiadomych względów niewiele łososi tam dociera, o ile cokolwiek dociera. A więc no nie mamy rzek łososiowych z łososiami. Dlatego cieszymy się z każdego łososia, który właśnie, do nas wraca, tak, który wraca do nas do słupi. Warto podkreślić tę sprawę. Rzeka Słupia jest na razie jedyną rzeką w Polsce, w której co roku od wielu lat odbywa się tarło naturalne cykliczne w kilku miejscach, w tych samych miejscach. I co roku Instytut Rybactwa Śródlądowego we wrześniu odławia w ramach monitoringu dziki na rybek łososia, czyli jest to tarło skuteczne. Jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się. I cieszymy się z każdego łososia na naszych tarliskach, które obserwujemy, z każdego łososia na punkcie odłowu. 3 lata z rzędu już mamy ikrę dzikich łososi, mamy dziki narybek, dziki wylęk. Także z każdego łososia, każdy łosoś jest dla nas wielkim wydarzeniem. Dlatego niezwykle chcieliśmy to właśnie podkreślić i jakby wytłumaczyć różnicę między tą trocią wędrowną a łososią. No i co by nie powiedzieć, niezwykle uczulić
kogokolwiek, kto będzie miał kontakt z tą rybą, albo który chciałby, nie wiem, wesprzeć, ktokolwiek, kto komu bije serducho przysłowiowe do tego łososia, żeby traktować, jak już tutaj faktycznie będzie tą rybę, z niezwykłym szacunkiem i zrozumieniem, że jej, no tak naprawdę de facto nie ma takiego prawa tu być w takiej ilości, której jest troć wędrowna, aczkolwiek ona tu jest i zaraz zobaczycie, jak w przepiękny sposób, naturalny sposób się trze. Oczywiście niestety w miejscach totalnie nie do tego dostosowanych, jeżeli chodzi o inkubację ikry, dalej nie może przepłynąć, trze się w miejscach, które zamiast tych otoczaków mają cegły. Jest tam duże dosyć, nazwę to takie zapylenie denne, jest dużo jeszcze piachu, no niestety ona dalej nie może przepływać i czasami są miejsca, że się trze w takich akurat miejscach. Wojtek sprawdza te ryby, próbuje je w jakiś sposób odłowić, obserwuje, jak powiem, tygodniami, to się nie pomylę? No i tak. Dniami tak, generalnie. Tak, dniami, ponieważ to tarło niestety łososia w naszych rzekach, to jest taki bardzo krótki okres. One zaczynają już pod koniec października, czyli przed trocią zaczynają się trzeć i szybciej kończą niż trzeć. Tak gdzieś do połowy ale listopada. Pierwsze, aczkolwiek... tak jak tutaj jesteśmy, już w zeszłym tygodniu widziałeś tak, i cały czas je obserwujesz, no, na ile to jest skuteczne, na ile nie. Potem próbujesz je też, rozumiem, odłowić, żeby faktycznie pozyskać tą ikrę i... Są miejsca w Słupsku, gdzie co roku trze się przynajmniej kilka samic łososi i obserwujemy. I co roku z pracownikami Parku Krajobrazowego próbujemy jakby udowodnić, czy to tarło jest skuteczne, czy nie. Jest nieskuteczne w większości tych miejsc, ale warto podkreślić, że w tym miejscu, gdzie jest usypane sztuczne tarlisko i wsypaliśmy już tak naprawdę przez ostatnie 20 lat kilka, jeśli nie kilkanaście wywrotek 20-tonowych żwiru, trą się tam łososie co roku i od 3 lat stwierdzamy tam dziki na rybek. O. Także warto to robić. Czyli mówisz teraz o innym miejscu, nie o tym, o tym cegle, o tym budowlanym, substracie i tak dalej. Mówimy też o miejscu w Słupsku, które sobie łososie wybrały. W waszym działaniu, który też pomaga w ten konkretny sposób. Od 16 roku obserwujemy tam wielkie ryby, to są na 100% łososie się wycierają. I 3 ostatnie lata jest tam dziki na rybek, w samym Słupsku. Także to warto podkreślić. Warto sypać ten żwir, warto inwestować w ten sposób, że nawet jeżeli ciężko jest nam udrożnić tę rzekę, żeby otworzyć im jakieś tam miejsce tarliskowe, to stwarzanie miejsca tarliskowego w postaci budowy sztucznych tarlisk działa. Tarło naturalne czy sztuczne? To nie jest... Bo ja znam twoją jakby odpowiedź i tak dalej, to ale co robią tak... To nie jest odpowiedź na jedną minutę. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na muszę powiedzieć jedną mega ważną rzecz. Jeżeli nie odbywałoby się tarło naturalne, czy troci, czy łososi, to cała ta praca jakby no nie ma sensu. Nie ma dla mnie sensu zarybianie rybami, które w jakiś sposób nie funkcjonują w środowisku. Ja rozumiem, że to środowisko jest tak zdegradowane, o czym cały czas dzisiejszy ten program jest, o kłusownictwie, o braku tarlisk, o zabudowie poprzecznej, ale musimy dążyć do tego, żeby te tarło naturalne stanowiło jak największy procent zasilania naszych rzek w młodociany na rybek. Więc to, co robimy, to, co robiliśmy wczoraj, czyli te sztuczne tarło, tak, okej, robimy to, bo chcemy łowić ryby, chcemy, żeby było ich więcej, ale nie możemy zapominać o tym, że tarło naturalne to jest podstawa. To jest podstawa tej populacji i musimy jednocześnie dążyć do tego, aby poprawiać to środowisko, aby robić miejsce dla tych ryb, aby tarło się naturalnie, żeby było ich jak najwięcej. One muszą funkcjonować w tym środowisku. Pięknie. Nie przepłynęła tutaj, kawałek niżej. Na samym gnieździe nie jest. Jest chyba tutaj. Tu. Przybliż. Tak? Na tej cegówka. Taka duża cegówka. Przybliż. Bardzo mocno przybliżyłeś. Z
Znalezienie łososi nie jest łatwe. Trzeba bardzo dobrze znać rzekę, okres i szukać takich miejsc jak te polewy. Można również obserwować ten spektakl z brzegu. Dobre do tego są okulary polaryzacyjne. No i też trzeba szukać takich rozkopanych miejsc, które będą jaśniejsze niż dno. My chcieliśmy zobaczyć ten spektakl z drona. Widzicie ją? Przypłynęła tutaj, myślę, że tysiące mil morskich. Ma około 5-7 lat, 100-110 cm długości. No i lekko uszkodzone oko od ocierania się od cegieł, widzicie? Wykorzystuje doskonale swoje ciało. Płynie z prędkością 50-70 km na godzinę. Ale potrafi też odpoczywać, wykorzystując płetwy piersiowe do tego celu. Nawet w nurcie rzeki. Ryba doskonała, można powiedzieć. A tak wygląda to z góry. Raz, dwa, trzy gniazda. Widzicie je? Gniazdo ma około 3 metrów, czasami nawet 5, w zależności od substratu i od warunków, w których ten łosoś chce tutaj złożyć. Ktoś go tutaj wpuścił i wróciła samica, żeby zacząć pracować. Robią to przeważnie w nurcie. Zobaczcie na ten cypel specyficzny. A teraz popatrzcie, jak pracują. Przeważnie pierwsze przypływają samice. To one budują gniazda. Widzicie, jakie ta samica sobie upatrzyła? Na wysokości jej ogona. Dokładnie między tymi cegłami. Ona myśli, że to otoczaki, które będą chroniły ikrę przed prądem wody. Zakopałaby je wtedy, i ta ikra czekałaby kilka miesięcy na wyklucie. Niestety to nie jest dobre miejsce. To nie jest dobry substrat. Ale ona nie może płynąć dalej. Ma około 5-7 lat. Więc całkiem prawdopodobne, że to Wojtek ją tutaj wpuścił.
lub urodziła się tutaj z naturalnego tarła. Ani nie mogą dalej przypłynąć, ani ten substrat nie jest odpowiedni do ikry, co potwierdziły badania naukowe. Dlatego chcielibyśmy im pomóc i zakupić tutaj przynajmniej 100 ton żwiru, żeby miały gdzie składać te jaja. Trzeba jakby pilnować tego, żeby jak ten materiał zarybieniowy był jak najbardziej dziki. Więc my w pierwszej kolejności, no i praktycznie troci łosoś pochodzi z zarybień od dzikich tarlaków naszych, ze słupi, a jakieś ewentualne statko tarłowe, takie zapasowe jak tych łososi, to tylko pierwsze pokolenie po dzikich rybach. Już potomstwo tych ryb na pewno nie będę zostawiał na następne stado tarłowe. No chyba, że coś się naprawdę w słupi zadzieje takiego, że znikną tarlaki, no to mamy tutaj jakieś tam, powiedzmy, dobre zaplecze genetyczne, żeby to gdzieś tam dalej ciągnąć, ale pierwsze pokolenie po rybach dzikich to jest dla mnie taki, powiedzmy sobie, maks. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.